Witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Między Seriami. Dzisiaj z nami szalony reporter. Cześć, ja kłaniam się. Materiał nagrywamy jeszcze przed emisją twojego bardzo mocnego materiału z Julitą Górską i Sławkiem Bielskim a propos Federacji Cloud. Dokładnie. Cloud i wiesz co, to jest a propos Clouda i a propos też High League'u na tyle, ile Sławek, wiesz, na ile go dotyczyło, tak, bo wiadomo, że tam postawione te zarzuty, to miał zarzutów, ta decyzja administracyjna jego nie dotyczy, dotyczy pozostałych wspólników, ale no, wypytałem go o wszystko i uważam, że internet jakby potrzebuje i oni są winni te odpowiedzi i od dawna ich namawiałem, że trzeba się odezwać. Tu już milczenie przy tym, jak wyszedł film Kezu Vlog, nie wiem, ale się wypowiem, to już milczenie było na ich niekorzyść. No i udało mu się ich namówić i nagraliśmy właśnie taki duży materiał, przez który idziemy, przez te wszystkie aspekty omawiamy, jak to było, skąd to się wzięło i tak dalej. No właśnie, a jakie jest twoje personalne zdanie na ten temat? Oni mieli jakieś powiązania twoim zdaniem? Moim zdaniem nie tylko, no mówię, to nikt z nas jakby nie wie, te materiały są tajne, ale no mi tu parę rzeczy są, tak jak powiedziałem u siebie w materiale, jak nagrałem, mi tu parę rzeczy gdzieś tam się nie spina, jest dla mnie jakaś tak dziwna korelacja, że znowu przed wyborami, znowu ten sam minister Kamiński robi to, co robił, za co miał zarzuty. Wiecie, to jest po prostu, chodzi o to, że w ogóle friki, czy gala frikowa, to jest rzecz, której nikt nie będzie bronił, tak jakby szerzej, no my myślimy, że nas jest tu, nas jest garstka, my się obracamy w swojej bańce. Normalni ludzie nie lubią tego, krytykują, no, do normalnych ludzi dociera przekaz, oni się tam biją na konferencjach, patologie robią. No więc wiesz, no co może być lepszego dla rządu niż pochwalić się, że znaleźli powiązania z Kadyrowem, zlikwidowali patologię i jeszcze parę milionów się zablokowali na koncie. Oni to zrobili specjalnie przed wyborami po to, żeby... Ja takie jest moje, tylko mówię, to ja nie jestem pierwszy jakichś teorii spiskowych i też ja mówię, nie mam wiedzy i nie chciałbym, ale mogę się zaskoczyć, jak coś tam wyjdzie. Ja bym poczekał na decyzję sądu, do której się na pewno odwołają, do którego się odwołują, bo jednak sąd to jest zupełnie już inna wiesz, instytucja i można wierzyć, ale uważam też, że rząd to mógł zrobić świadomie, no bo jak oni się odwołają, to już będzie po wyborach. To już oni swój efekt zyskają. No tak, wybory za parę miesięcy, a tam, że się odwołają, oddadzą im za odsetki z naszych pieniędzy, co to kogoś będzie odpowiedzieć? No właśnie, ale co, myślisz, że jeżeli by to wszystko wyszło, że no dobra, chłopaki są niewinni, Hażby i tak dalej, myślisz, że Federacja High League będzie miała jeszcze rację bytu, czy już przestanie totalnie istnieć? Wiesz co, ja o to też wczoraj zapytałem i Sławek jeszcze mówił, dlaczego, wyjaśniał dlaczego, bo dla mnie to było główny taki, w mojej opinii, tego nawet nie było poruszone w tamtych filmach, ale w mojej opinii, co mnie tak jakby uderzyło, to mówię, czego jego żona jest, a nie on, bo albo jesteśmy, no tak. Dobra, jestem niewinny i też zakładam, a żona jeszcze, co ma inne nazwisko, to może ktoś się nie zetnie tego, on mówi, że nie, on jest na razie w High League'u i po prostu, i właśnie powiedziałeś, że chłopaki winni i właśnie tu jest błędne nazewnictwo moim zdaniem, ponieważ drodzy widzowie, tam nikt nie ma żadnych zarzutów. Winny jesteś jakimś czynem zarzutu. Nie, tam jest decyzja administracyjna o zablokowaniu w związku z tym, że coś tam może być, że mogą być powiązania. Tam żadnych nie ma zarzutów prokuratorskich, to nie jest według kodeksu karnego, to jest po prostu wydana decyzja administracyjna o zablokowaniu, więc tam nie jest winny czy niewinny, skazany czy nieskazany. Nie, to jest zupełnie coś innego. Tam jakby nie brały udziału organy ścigania ABW, tak, ale jakby w przygotowaniu materiału do wydania decyzji administracyjnej ministrowi, a nie wiesz, że prokuratura, śledztwo i tak dalej. I generalnie Sławek mówi, że przecież on, co też mnie zdziwiło, jego udziały są, jego i te Malika, tej partnerki Malika, on je normalnie może zbyć, może zrobić z nimi wszystko, okazuje się. Udziały Sławka nie są zablokowane i on może sprzedać udziały w High League, on może nimi rozporządzać. To nie jest tak, tylko że w póki co zablokowanej firmy, więc one są warte 0 zł. Znaczy mógłby się je kupić, licząc, że ona zostanie odblokowana. Ale o ile właśnie Hasbiego i jego siostry jest zablokowane, to Sławek swoimi udziałami i wszystkim może rozporządzać. Więc to jest takie... I dlatego powiedział, że Julita jest tu, ponieważ on chce tam zostać, tam dokończyć jeszcze i jakby nie chce tych dwóch rzeczy mieszać. Tak? I też mówimy, się gdzieś tam znamy prywatnie, ja Cię nie lubię z internetu, ale lubię cię personalnie, więc pamiętam, że jak cała ta afera wybuchła z High League'em, pierwsze pamiętam, co do mnie napisałeś, że jeżeli to jest prawda, to Ty sam pierwszy z nimi pojedziesz. Oczywiście. I dalej tak twierdzę. I ja wiem, że Ty byś tak zrobił, bo Ty masz cięty język. I też stąd moje kolejne pytanie. Co sądzisz o tych zawodnikach, którzy po prostu uciekli do Fame, nie przynieśli do tej Federacji Cloud? Wiesz co, ja nie chcę też tak, ja się trochę nauczyłem też właśnie nie oceniać kiedyś na początku właśnie tej kariery internetowej, tak strasznie mówiłem. Nie jestem w ich skórze, nie chcę oceniać, ja mogę powiedzieć jedno. No, ja bym tak nie zrobił i według mnie nie jest to fair, zwłaszcza, że dużo tych, wiesz, co innego, na przykład taki Kubańczyk, który był zawsze fejmowy, tu teraz przyszedł, okej, ale większość tych, którzy odeszli tam, to były gwiazdy i wychowankowie High League'u.
ich by nie było bez Heiligu. To były ich pierwsze walki, to było ich boostowanie, ich karier, to były też, oczywiście też zarobione były na nich pieniądze, ale też wkładane w nich promocje i tak dalej. I jeżeli do fejmu przeszły nawet nie zawodnicy, a konkretne zestawienia, to to już jest jakby, wiesz, korzystanie na czyjejś robocie. No bo wiesz, trzeba matchmaking zrobić, zestawić, zboostować, żeby ludzie wiedzieli, się zainteresowali tym. Muszą postać budować też w internecie. I tam już to było, tak. To nawet Kuba u mnie był Nowaczkiewicz, czyli już, a ten Józef Bratan głupi, Józef Bratan C, o tego szalonego gamonia, on powiedział, i to już jest boostowanie zestawienia. Tak. I fejm sobie zrobił je, tylko mówię, ja bym tak nie zrobił, zwłaszcza będąc tak sama Kuba czy coś wychowankiem, ale z drugiej strony, no wiesz, no, nie jestem w ich skórze, a jakby z punktu widzenia fejmu, to abstrahując od tego, że jakby na tym skorzystali Just Like That, to akurat do tego nie mam problemu, bo to jest jednak wolna konkurencja i to jest na zasadzie jakiejś tam walki biznesowej. Zostali zawodnicy i ich zgarnęli, więc jakby mniejsze do federacji nawet, która zgarnęła, a bardziej dla mnie taki leciutki zgrzyt moralny mam co do tych zawodników, ale mówię, ja tego nie oceniam, nie znam powodów, nie wiem w jakiej sytuacji są, wiesz o co chodzi. No właśnie, słuchaj, na tym rynku free fightowym gdzieś konkurencja się robi bardzo mocna i ty uważasz, że ta konkurencja jest do końca uczciwa między tymi federacjami na tą chwilę? Zdecydowanie nie. Tylko no też nie mam na to dowodów. Też wczoraj podczas tej rozmowy, w ogóle odsyłamy was, jeżeli możemy, tak, bo pewnie, to jest jasne, materiał u mnie, ale uważam, że po prostu tam jest, kurde, narosło strasznie dużo tych takich dziwnych osądów, dziwnych analiz, dziwnych jakichś tam wniosków i tam jest dużo odpowiedzi, dlatego was odsyłam. Ale też wczoraj właśnie pytałem, bo padło z ust bodajże Julity wczoraj, że konkurencja zrobiła coś, czy coś, czy coś, czy coś. I ja mówię, że to jest bardzo mocny jakby zarzut. Wiesz co, że na przykład jak chodzą do kontrahentów, to mówią, że byli z waszej konkurencji i prosili, żeby z wami nie podpisywać. Okay. I to już dla mnie wykracza poza swobodę jakiejś tam, wiesz, no nawet rywalizacji na rynku, tak? Jeżeli chodzisz i namawiasz kontrahentów, żeby z tamtą firmą nie przekazywali, straszą, że to się na pewno nie odbędzie, że oni na pewno nie zapłacą i w ogóle, że tam dalej są te powiązania. I generalnie dlatego spytałem, czy mają jakieś na to dowody. No to właśnie to mi przedstawili, że no gdzie nie idą, to że dzwonią do zawodników, też powiedzieli, ale akurat dzwonienie do zawodników to nie jest żadne normalne. Zostali na rynku, to każdy no tak. Od razu za telefon. Ale jeżeli chodzi o kontrahentów, czyli tych sponsorów, czyli te firmy, z którymi współpracowali, to wszędzie ta konkurencja im pod górkę robi. Ale wiesz, to nie jest pierwszy przykład, tylko ja to widzę, ja pewne rzeczy wiem, ale to nie mam na to też dowodów, żeby kogoś tam oskarżać, ale tu nie ma wolnej konkurencji. Słuchaj, po czasie, już możemy rozmawiać o czasach Federacji Hali, czy to jest nic złego, jak oceniasz Malika jako włodarza tego przedsięwzięcia? No mówię, tego już nie ma, więc ja wiem, że ty jesteś szczery gość, wiem jakie pytanie ci nie zadam, szczerze mi się zawsze wypowiesz i chciałbym, żebyś mi na to pytanie odpowiedział. No co, no tak jak napisał zresztą Boxwell zaraz po tym, że kapitan opuścił statek, no jako pierwszy, to było kilka minut po, to było dosłownie, bo to pamiętasz, że wybuchło na Twitterze, zresztą też od razu mnie zadzwoniłeś, bo ja do ciebie, Tak. O to też pytałem włodarzy, skąd się dowiedzieli, no tak samo jak my z Twittera, to jest w ogóle też, hit, zobaczcie, nie? Że to jest w ogóle dziwne, bo i zobaczcie jeszcze jedną rzecz, do tej pory w ich siedzibie nikt nie przyszedł, żadne ABW nie chce jednego dokumentu. Wiesz, to przy takim czymś, dobra, wjeżdżamy, blokujemy dokumenty, ale wiesz, dyski. To jest mega smutne, w jakim kraju my żyjemy, wiesz, co chodzi. Nawet przejrzeć te dyski, co tam, słuchaj, jak masz powiązane z generowym, to tam może być kurwa jakiś plan ataku, Do mnie ludzie też w komentarzach, jak ci się żyje za pieniądze Czeczenów. Ja mówię, poczekajcie, słuchajcie, moja babcia też jest winna. Na gazie gotuje, a gaz może być od Ruski. Oczywiście tak. Ty, ja powiem więcej. Moim zdaniem, idąc tym tokiem myślenia, każdy to fejm trzeba zamknąć, bo fejm co robił, współpracował z Heiligiem. Wymieniali się z zawodnikami. No, wydawali wspólne oświadczenia. Kadrowcy. Idąc tym tokiem myślenia, to jest tak głupie, wiesz. My będziemy oraz skazani też przez opinię publiczną na krytykę, no bo gdzieś z tą federacją wiążemy jakąś przyszłość. Ale mówię, ja się naprawdę wypowiadam szczerze, obiektywnie. Moim zdaniem bez sensu było to zamknięcie federacji. Tak. Ja wam powiem... Czyli jeżeli są jakieś dowody, jeżeli faktycznie są, to oczywiście ja jak najbardziej. Pierwszy, słuchaj, no przecież moje jakby zdanie na temat tej wojny jest zero-jedynkowe, tak? Ja na Ukrainę jeździłem. No właśnie, ty bardziej, że ty tam mocno działałeś, nie? Już jakby nie pokazuję tego, bo już nie chcę się słuchać tych ludzi. Teraz parę dni temu pojechał czynny cały aparat USG od mojego widza na Ukrainę, przeze mnie duży fotel dentystyczny, ja co chwilę coś tam gdzieś i ja tam jest, wiesz, ja tam byłem, to jest dla mnie zero-jedynkowe, ja jestem po prostu tak po tej stronie, wiesz, że Rosja napadła i że jestem winna. I wiesz, i nagle mnie wiązać z tym, no to ja do 17 jestem za Ukrainą, 17.05 za Rosją, później od 18 za Ukrainą. No w ogóle gdzie logika? Ja powiem ci, że a propos właśnie krytykowania nas, to ja mam takie ciekawe spostrzeżenie, bo ludzie sami nie widzą, jaką mają dwubiegunówkę. Z jednej strony mówią, tak, to są powiązani z Czeczeńcem Kadyrowcem, czyli wierzą ABW, tak? Czyli wierzą, bo ja tak nie do końca, czy ja uważam, że ABW działa sprawnie, to jest fajna służba i tam są na pewno specjaliści. Mnie niepokoi podpis Kamińskiego,
który był o to dokładnie to samo preparowanie takich dokumentów. Dlatego tu mnie niepokoi nie działanie ABW, bo tam jest na pewno wielu specjalistów. Ale jeżeli ktoś mówi, współpracowałeś z tymi kadrowcami, nie wstydź ci, to on w tej jednej tezie zawiera sprzeczność. Otóż powiem ci jaką. Z jednej strony nazywa Hajlik kadrowcami sprawdzonymi, czyli wierzy ABW, że dobrze. Czyli jeżeli wierzysz ABW, to ja mogę iść do każdej instytucji w Polsce i nie pytać się, czy on jest winny, czy nie, bo to ABW jest od sprawdzenia jego. I póki ta instytucja w Polsce działa do dzisiaj, to ja, co ja taki... Płacimy ciężkie podatki, płacimy na to, żeby nie weryfikować tych firm. Wyobrażasz sobie, że jesteś teraz budowlańca, na przykład i budujesz jakiś dom dla Czeczena, i, ale dobra, najpierw muszę sprawdzić, czy on nie jest niczym powiązany. Nawet więcej, Ukraińcy budują, a po której stronie oni są frontu, może są po złej, to może iść, to w ogóle zaczyna być chore. To się zaczyna chore robić, naprawdę. Idziesz do warzywnika. I ale, to jest jawna dyskryminacja też troszeczkę ludzi. Wiesz, tak. Weźmy pod uwagę, że Rosja napadła na Czeczenię. Dokładnie, w Czeczeni, ale wiesz, ludzie są za młodzi właśnie. Też są patrioci. Ludzie są za młodzi i tego nie pamiętają. U tych ludzi młodych, takich odbiorców stricte internetu, czyli 15, tam 25, oni nie pamiętają tych pierwszych wojen czeczeńskich. Ludzie, to było tak, że to Czeczenia napieprzała się z tym Putinem i to do zabójstwa. Samo się ludzi, wysadzali się teraz w Dubrowce i tak dalej. I Putin zdobył Czeczenię i osadził tam Kadyrowa, swojego kacyka. I teraz ci ludzie, i teraz patrzcie, jaki wychodzi zgrzyt taki. Oni uciekali przed Putinem 23 lata temu, tak? W Polsce. Myśmy ich przyjmowali, ja to pamiętam, i było też mnóstwo, nie jak teraz może uchodźców z Ukrainy, ale było mnóstwo, całe te obozy uchodźcze były właśnie Czeczenów, którzy uciekali, matki z dziećmi przed tą wojną. Putin wygrał tą wojnę, zdobył ich kraj, co do tej pory ubolewają, i posadził tam kacyka. To jest troszeczkę tak, jak Rosja napadła na nas i zostało utworzone Królestwo Polskie. No tak. I car rosyjski ustawił swojego człowieka na tronie. Ale teraz ci powiem analogię do obecnego czasu, co mi Julita powiedziała. Nie powiedziała tego w programie, to wam powiem, poza kamerami to powiedziała, i to jest mega obrazowe. Patrzcie. Ogólnie Czeczenia, oni się nie widzieli, bili się z tą Rosją. Kaderow w ogóle walczył po stronie Rosji wtedy. On był najeźdźcą własnego kraju. Więc Rosja zdobyła Czeczenię i teraz zobacz, posadziła Kadyrowa. I my, ludzie, oczekali 23 lata temu przed tą wojną i nagle jak się zmieniła władza, bo Putin ją osadził, to oni już są nagle źli. To teraz zobaczcie z Ukrainą. My teraz przyjmujemy mnóstwo uchodźców ukraińskich. Jesteśmy też zerorynkowi w tej wojnie, w większości popieramy ich. I teraz zobaczcie, jeżeli by, czego im nie życzy, się nie stanie. Jeżeli by Putin zdobył Ukrainę i osadził tam swojego tego, to wszyscy Ukraińcy byli źli. No, analogicznie. Analogicznie tak. Te miliony Ukraińców, co są oni by od razu stali się za Putinem? No nie! Uciekali przed Putinem. Ja też nie chcę, żeby to brzmiało tak, że my kogoś tutaj bronimy czy coś, tylko my też stawiamy taką drugą tezę troszeczkę, bo nie ma żadnych twardych dowodów. Bo jest w jedną stronę też sobie wszystko. Snujemy jakieś... myśli po prostu swoje, oczywiście, tak? Bardzo łatwo jest, mnie to strasznie nerwuje, ten taka plaga tych filmików, znaczy fajnie, ja w ogóle lubię dyskusję, ja ogólnie nagrałem pierwszy film, ja się cieszę, że nagrał Kezu Vlog, że nie wiem, ale się dowiem, one są dla mnie bardzo stronnicze, dobrze, ale i tak bardzo dalej, dobrze. Ale dyskusje, dyskutujmy, tylko że wszyscy, wiesz, jakby podają tamten nurt, bo łatwo jest atakować, dużym minusem jest, oni współpracowali. Żadnym minusem jest, jednak nie współpracowali. Dlatego każdy to jakby podaje. Słuchaj, kanały, komentary, ja wiem, że przynajmniej, to też mogę tu powiedzieć, no z Rewo były rozmowy, czy by się nie podjął tym tego, odmówił. No to taki bo to mamy jest niewygodne, bo to jest niewygodne. I teraz dlaczego? Tak, wiesz, mamy internet tak i te komentary, że oni, nie wiem, albo się dowiem, czy coś podają. O, Czeczeńcy, do nich, wiesz, chłopaki, weźcie jakby, zróbcie z drugiej strony, no my odpowiemy, nie. No to my dostajemy jakby połowiczne informacje cały czas, wiesz. I dlatego ja mówię, jeszcze raz chcę podkreślić, jeżeli oni mieli powiązania i sąd to klepnie, będę pierwszy, który będzie apelował nie o zamknięcie Hajlik, tylko zabranie majątków i wydalenie natychmiastowe z kraju. I deportacje, koniec, deportacja, tak nie ma dwóch zdań. Albo więzienie, albo coś. To w ogóle nie ma o czym mówić. Dlatego, ale teraz jest taka nagonka. Ja też rozmawiałem z Haźbim zaraz po tym jakoś. Teraz no, ja nie mam kontaktu. Wiesz? I powiem ci, wiesz, co mi powiedział też bardzo taką rzecz. Wiesz, to jest taki, to mówi Tomek, ja mam 27 lat. Miałem 4, jak tu uciekałem przed wojną z rodziną. I oni teraz mi, naprawdę taki rozżalony, prawie z takim łamiącym się głosem, to mnie tak jakoś ujęło. Mówi, i oni mi teraz mówią, bo on trafił na tą listę osób personalną grata. Mhm. Może być, ale tak wiesz, lepiej, żeby nie. I on mówi, i oni mi teraz każą jechać do siebie. To znaczy gdzie? Przedszkole, podstawówka, kurwa, średnia szkoła, studia tu. Rodzina, dom, mieszkanie tu. Wszystko tu. I oni mówią, jedź do siebie. Mówi, to gdzie mam, kurwa, jechać? 23 lata tu jestem. Mnie najbardziej boli to, wiesz, że tu się, kurwa, krzyczy o tej tolerancji. Tolerancja, srancja. Gdzie ta tolerancja jest?
No bo mówię, bo ci, co oni krzyczą, zazwyczaj skreślają. Wiesz dlaczego? Bo po prostu jakiś temat jest rzucić łatwo i to popchnąć, bo to jest klikalne. Oczywiście, bo to wiesz... I potem ci na YouTube studio wyskakuje, film 7 koła zarobi. Oczywiście, że tak. Oczywiście, ale tak to działa. Z żurnalistą było jak to? Jako jedyny nagrałem, jak był pozycyjny, ten nikt nie odpowiedział, zauważ. Wszyscy podali tamto, wszyscy tego, żurnalista dalej nie spłacą długów, to. Ja siadłem, kurwa, tam wystarczyło do jednej osoby napisać, przysięgam. I nagle mnie zostawiło, mi nie jest. Mówię, kurwa, piszę do 10 z tym artykułu, nikt mówi, że mnie jest winny pieniądze, że w ogóle to kurwa tak nie było. Artykuł lata rok i wszyscy go podają. Żurnalista, to, kurwa, okazuje się, że jedna sprawa kurwa z pocztą i jakieś niezapłacone bluzy, nieprawomocne obie. Poza tym nikt kurwa nie chce od niego pieniędzy, a artykuł wyjebany taki. I wiesz, i to jest właśnie to, bo to się łatwo podaje, oszust. No jakim newsem jest żurnalista, jednak nie jest oszustem? To co mi to obchodzi? Nikt nie jest oszustem, to jebacza. Tam by jest, na pewno by powiedzieli, że był. Tak. Jak ktoś powiedział, to tam coś w tym musi być. A wiesz, a tu jest takie najłatwiejsze i najstraszniejsze czyli zdrada ojczyzny, współpraca z Putinem. Rzucisz takie coś i łatkę masz taką. Ja bym teraz właśnie czekał na wyrok sądu i mówię, chciałbym, żeby to sąd rozpatrzył. Tak jak powiedziałeś, jeżeli oni są winni, od razu. Będę pierwszy, gdzie... Od razu za granicę skonfiskować wszystko, kurwa, w gaciach puścić. Serio. Jeżeli tak jest, jeżeli oni moją uczestniczą. Tylko pytanie, co będzie, jeżeli nie. No właśnie. Bo firmy już nie moim zdaniem, nie uratujesz. No bo oczywiście, że nie. Jak ma być to szczerze, ja wątpię, że jeżeli by tam wyszło, że oni są niewinni i tak dalej, że Hali wróci z powrotem na rynek. Po roku czy półtorej, kurwa, Gal tyle nie robi, wiesz, zawodnicy już porozpieszli się po innych, no co ty. No nie ma takiej opcji. I to jest właśnie to. I to jest smutne. I to jest smutne, że wiesz, to rzucić łatwo, pozabierać łatwo, a później co? No dostaną pewnie z odsetkami zablokowane środki i powiedzą, już firma może działać. No ale co ma ta firma, kurwa, warzywniak otworzyć Hajlik pod nazwą, no bo już Gali raczej nie. Wiesz, no marka na pewno jakaś tam się utrzyma. Ale ona też będzie źle kojarzona, moim zdaniem, bo to część osób... Nie, sądy też nie należy, oni tam dali łapówkę, sędzia miał brodę, taki na czeczeńca wygląda. Tak, moim zdaniem to jest już nie do odzyskania na to. Tak. A wracając do trochę mniej drastycznych tematów, też wiem, że szczerze odpowiesz, mocne słowa, tak. Myślisz, że Aleksi i Peszko to pociągną? Tak szczerze. Nie. Słabo. Ja w ogóle, wiesz, mi się też śmiać chce, jak ja na przykład nagrałem ten tą drugą stronę jakby na temat właśnie tych Szczeczeńców i powiązań, że ja tu tego nie widzę i mam mnóstwo komentarzy, kupili cię, zapłacili ci za to. Wiesz, jak nie jest fajne, z fejmu wyleciałem, bo ja zawsze mówię to, co myślę i to nawet nie chodzi, że mówię prawdę, bo się mogę mylić, tylko kurwa, no, tak uważam, mówiłem. I przez to wyjebali mnie z fejmu i cały internet mówił, byku, ale ty chociaż jesteś chuj z pieniędzmi, ale mówiłeś, wyleciałeś, super. Parę dni później ja nagrywam jakby broniąc swoje zdanie na temat włodarzy z Hajlik, kupili cię. No kurwa, nie możesz mieć zdania im plus, bo wtedy cię kupili, tylko jak krytykujesz. I a propos właśnie Aleksi i Peszko, to przecież widać i widzicie na moich social mediach, że ja to jawnie i ostro krytykuję. No to logo, dobrze to logo zmienili, ale dalej może nie jest idealne. Nie wiem, wiesz co, Peszko coraz bardziej go widzę po ostatnich ruchach, bo jak już Lewandowski się... No właśnie, no to ja mówię, dlatego też pytam, bo tam tak, tu w kanale sportowym gdzieś się pojawia, tu gdzieś ten i gdzieś to zawsze... Tak, dlatego to są troszeczkę inni kibice, którzy moim zdaniem mogą wykupić pay-per-view. Których może ściągnąć, wiesz, to już taka bańka tych nas, tych ludzi, kibiców, tych freakfightowych się też kurwa gdzieś tam kończy, trzeba się gać po innych. A Peszko, wiesz, Peszko jest dobrze kojarzony, on jest tak, nie dość, że piłkarz, to jeszcze swój chłop. No właśnie, wiesz, to jest taki... Ja się boję, że to może być tak, że będzie obowiązkowe wypicie 100 gram czystej substancji tak przed wejściem do klatki. Tak może być. Śmiałem, że to będzie tak za siebie i co mi pasuje, to włodarz Sławomir Peszko mieszka dokładnie tam klatkę obok mnie, nie? Także my możemy sobie robić obrady zarządu wieczorami przy jego produktach, wiesz. Byczku, jaki tam marketingowy. Czyli jesteś tu po układzie, powiedzmy sobie krótko. Jestem po układzie. Jestem po prostu alkoholikiem, dlatego załatwi. Mnie wzięli. Są, że ci załatwi. Ale no Aleksi, no nie, no wiesz co, ona ma ten ogromny fanbase, ma tych setki tysięcy tych młodych dziewczynek, które za nią idą, ale czy to jest, wiesz, czy to pociągnie federację, czy ona się nadaje przez to na włodarza, czy... No, nie wydaje mi się. Ona nie jest taka, że na ostatnich wywiadach wyszło. No wyszło to tragicznie. Zresztą każdy widzi opinię internetu, że nie poszło to dobrze. Ani ta konferencja, ani tamten rzecznik się za dobrze nie sprawdził. Aleksi dojebała na wywiadach parę rzeczy, wiesz. Na konferencji też oglądała, słabo to wyszło. No słabo to wyszło. Aleksi na wywiadach popełniła babole. Dlatego, wiesz, ona świetnie maluje się na TikToku. Świetnie, nie wiem, tam układa fryzury na TikToku i ma milionowe. Super. Ale to jest tak, ja zawsze biorę taki kazus Wałęsy. Ja Wałęsa na przykład bardzo szanuję, ale przez to, że on
przeskoczył płot, nie powinien zostać prezydentem, bo to wszystko zjebał. Wiesz co mówię? To nie jest nagroda. Tak samo tu, jak Lexi robi dobre TikToki, to nie będzie dobrym włodarzem, kurwa. To takie nie jest, wiesz, od razu, nie? To samo pokazał program między seriami. Ja lubię prowadzić z wami te rozmowy, ale program w Prime trochę inaczej. Inaczej wyszedł, niż byś miał. Mocne słowa, prawda? Mocne słowa. Dla mnie to mocne słowa. Dlatego nie, no wiesz, to już tego się nie zmieni, jakby tego nie zmienimy. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Ja uważam, że troszeczkę Lexi powinna tylko to firmować, dawać na swoich social mediach jakby wiesz, update'y i tak dalej, żeby ten fanbase się dowiedział, ale generalnie powinna zostać troszeczkę odsunięta tak jako twarz, jako wypowiadająca się i tak dalej, nie? Że powinien to robić gdzieś tam frontalnie ktoś inny, ale ekipa, o czym jeszcze pewnie nie możemy mówić, tylko tak powiem pokrótce, ale ekipa jest fajna, ja uważam, że tu fajni ludzie zostali, naprawdę fajnie, naprawdę tu się teraz z uśmiechem na twarzy pracuje. To też moje kolejne pytanie, bo jak wiemy, wódkę z medialnym włodarzem pijesz, więc na pewno jakieś zestawienia znasz, nie chcę, żebyś tutaj bo na tym się nie chciał prosić, jak uważasz? Ta karta walk Clouda. Clouda, bo ja nie umiem odmieniać, słaby z angielskiego byłem. Clouda. Bo Cloud to jest chmura. Cloud to jest chmura przez D, a tak. To jest przez T. Wiesz co, jak na to, że jakby fame, nie chcę mówić rozkrad, bo to mówię, bo to ze strony fame'u ja tego, normalna jakaś tam konkurencja, ale z drugiej strony, jak rozdrapali tych zawodników. Ale z drugiej strony, coś się rozleciało, też mieli prawo sięgnąć po zawodników. Dlatego zawodnik. Mówię. Też nie można krytykować za to, nie, no bo to, nie, wiesz, to jest wolny rynek, tak? Absolutnie tak. Pokończyły się kontrakty, no to nawet można tłumaczyć moralnie in plus, bo fame może mówić i oczywiście mówi to, żeby to ładnie PR-owo zabrzmiało, ale może być w tym trochę prawdy. My chcieliśmy tym zawodnikom pomóc. No nie wiadomo, czy ten Cloud powstanie i powstanie, aby go zamknie, czy nie. Ludzie zostali bez roboty. Zrobiliśmy szybko małą galę, to może, to wiesz, to tak, no, ja bym fejmu właśnie nie krytykował akurat za tą galę, no bo tak. to nie mieli do tego pełne prawo, no trudno, żeby jeszcze pomagali swojej konkurencji, no bo to byłoby idiotyczne, wyobrażasz sobie, nie wiem, że Biedronka na przykład teraz produkuje, tylko Flandowi przekazuje. Żabkę zamkli, to ona nie przejmuje lokali, tylko jeszcze tam swoich pracowników wysyła, żeby pracowali dla Żabki. To jest normalne. To jest normalne, ale mówię, więc na obecną sytuację, kiedy jakby rozdrapały te inne federacje, na szczęście Prime tylko Jacka drapnął. No, bardzo dobrze, Trojański poszedł tam koń i no, na tą sytuację ta karta jest bardzo mocna, bo ja się strasznie obawiałem, mówię, nikt nie został, a jak wiesz, widzę tą kartę, to kurwa, o tym zapomniałem, o ten jeszcze został, ty, nie jest, mi się wydaje, że to pociągnie, tu uważam, że kluczowe dla Clouda będzie ta pierwsza gala, żeby ona się w ogóle odbyła, żeby ona jakoś tam się sprzedała, tu nawet nie chodzi o jakiś sprzedaż, żeby była w miarę dobrze zrobiona, żeby nie było widać tego chaosu, który widać teraz, bo teraz ludzie mówią, że kurwa, ten Cloud tu, logo, tu zmienia, Lexi gada to, tamto, wiesz, to się zaprzeczają, żeby to na spokojnie, ładnie, organizacyjnie przeszło, jak ludzie zobaczą, że się pierwsza odbędzie, to uważam, że już będzie do przodu. I słuchaj, co myślisz, że rynek Free Fightu zmieni się na tyle, że te zmiany będą tak mocno widoczne, że Cloud zajmie drugą pozycję po High League, Prime cały czas będzie na trzeciej pozycji, no Fame wiadomo, że no, z tej pierwszej pozycji jest moim zdaniem nie do ruszenia na tą chwilę. Ja uważam, że to na tyle zmieniło, jeżeli nawet Cloud się jakby wbił w miejsce High League'u, to przynajmniej na początku nie będzie taki duży, mimo ogromnych pieniędzy, które, bo tam są pieniądze, tutaj są pieniądze, ale wiesz, to po prostu no, Fame odrobił lekcję, już nie pozwoli tak powstać. I hype się odradza też, nie? Tak. A oni hype'a nie będą chyba robić, wiesz? Oni tą arena właśnie, coś tam Friday Arena robią to zamiast hype'a. Ale wiesz co? No, VIP MMA też się odrodziło. No widziałem, ale to powiem ci, że średnio. Maczeciarz od Ferrariego przyszedł. A nie widziałem. No przyszedł chłop, mówisz, to ten co pochlastał. Co ty gadasz? Powiedział, że Ferrari to się nie bił, tylko uciekał. Ja widziałem tylko jakieś skróty. Nie gadaj. Nie widziałem tego gościa, naprawdę? Powiem ci, ta granica, kogo nie będziemy wpuszczać do internetu, została po raz kolejny przesunięta, moim zdaniem. To teraz Magical to jest w ogóle family friendly, wiesz. O, chłop przyszedł i powiedział, że wcale on tam się nie bił, tego siekał, tam takie żarciki typu, było czerwono, bo ja przyniosłem pizzę i był ketchup. Co ty gadasz? No ja tego nie widziałem. No dobrze, akurat shotów z tego moim zdaniem, tak, no bo jak, skoro nie widziałem, więc tych shotów nie było na tyle dużo, żeby to... Także została przesunięta, ale wiesz co, nie, uważam, że Fame się zdecydowanie umocnił i jeszcze urósł. Oni chcą zrobić, z moich informacji wynika, jeszcze kilka tych małych gal do końca roku, w tym roku jeszcze kilka i dwie duże. No wiadomo, chcą po prostu zatkać to miejsce. Jak no oni pozatykają terminy, wiesz co, ja uważam, że Fame w tym momencie na zebraniu, po tym jak już wytrzeźwieli, po tym jak pili szampana po zamknięciu High League'a, zdecydowali i uważam, że to słuszna droga, niekorzystna dla Clouda, ale słuszna, że ja uważam, że im nie zależy na tych galach zarobić.
Jak oni poblokują te terminy do końca roku, to ten cloud, no gdzie, wiesz, wciśnie się między jedną a drugą ligą, ale nikt tego nie kupi, wiesz. Ciężko żeby te, no ale oni robią to, to jakbyś miał federację zrobić. Nie, ale oczywiście, ja tego nie potępiam, ja no, mówię, tego nie potępiam. Takie, że oni, co oni teraz robią, co? Jak, nie, nie. Jak tak można. Absolutnie nie, właśnie nie jak tak można, tylko mówię, że ja uważam to za działanie słuszne, aczkolwiek mówię, ma zduszyć clouda, w którym jakby... No, a twoje relacje jakie są z Fejmem na tą chwilę? Żadne, żadne. To znaczy, no nie gadamy, nie rozmawiam. Ja z Boxdelem mam jakiś tam kontakt, bo sam to akurat bardzo propsuje, do mnie napisał po tym moim materiale na niego. Sam do mnie napisał, że znormalizujmy to, nie chce mi się napierdalać, nie chce mi się nagrywać wzajemnie filmików, pogadajmy tego. Ja mówię, że super ekstra. No, od tamtej pory się jakby tam nie odezwał. Ja akurat ci o Boxdel też mam bardzo dobre zdanie, bo też gdzieś niefortunny odcinek kiedyś zrobiłem. Też moim zdaniem źle wtedy postąpiliśmy, bo nagraliśmy z takim gościem, który go tam gdzieś szkolował w internecie. I od razu kurwa, Konrad, no nie powinieneś tak zrobić. W sumie faktycznie usunąłem to od razu, bo stwierdziłem, kurwa, no... Tak. Nie, wiesz co, ale tak ogólnie z nimi jakoś tam nie mam, ale ja mówię, na każdym kroku powtarzam, że mimo jakiejś tam teraz może chęci, niechęci, to nie stało się między nami nic, co by przekreślało, żeby siąść i pogadać w stole, włącznie z podpisaniem kontraktu. Chodzi mi o to, że wiesz, nie padły jakieś słowa takie, gdzie facet by powiedział, mocne no, ręki ci nie podał. Nie mówmy sobie krótko, to były mocne słowa. Mocne słowa. Nie, no wiesz, to takie, rozeszliśmy się tak w takim jakimś, i to trwa, ale to nie ma jakiegoś takiego kurwa pokłócenia. Pewnie tam jest jakaś niechęć, no bo słuchaj, też z drugiej strony ja chyba jako jedyny ich mocno krytykuję. No ani Gimper, ani te, oni są jakoś tam powiązani z nimi, jakoś to oni też mądrze to rozwiązują. Wziąć sobie wszystkie kanały, komentary, pokontraktować i masz dobry PR, nie? No tak. A ja gdzieś tam zawsze podgryzam, ale ja ich nie podgryzam dlatego, że Fame, tylko dlatego, że coś mi się nie podoba. To samo mówię o Cloudzie czy o Prime'ie. Wiesz, Prime, ja uważam, że najlepszy dystans to ma Prime, to bez rąk, bo ja przecież mówię, kurwa, toście zjebali, kogo byście tu zaprosili, te baby, co to za zestawienie w ogóle wypierdalać, a Tomek, no w sumie słuszna uwaga, wyjebiemy te baby. Wiesz, po programie, ja mówię, nie ma tego zestawienia. W sumie masz rację, Tomciu, no to w sumie tak, wiesz, no, na tym to polega, wiesz. No co mam, kurwa, nie mówić, no tylko głaskać i chwalić. To jest piękne. Dobra, słuchaj, nie truję cię więcej, bo wiem, że jesteś na ciężkim kacu i musisz iść spać, bo nachlałeś się wczoraj. Także to nie było tak, serdecznie jak Konrad mówi. To były mocne słowa, moim zdaniem to były mocne słowa. Ale słowa prawdziwe. Także dziękujemy serdecznie za obejrzenie odcinka i zapraszam do oglądania kolejnych. Na razie, hej. Dzięki bardzo.